Ochroniacz na zęby, Szara wypadł, trzeba go najpierw przemyć. Robi to Michael Thiem. Trener Szara, Michael Thiem, chciał, żeby boksował cały czas lewym, a tutaj cały czas lewym stara się punktować bek. Częściej bije lewym prostym. Częściej te jego lewe proste dochodzą do celu. Aktywniejszy jest w tej rundzie bek. Zadaje więcej ciosów. No ciekawy jestem, czy znów będzie mu próbował grozić. Nie, tym razem spokojnie poszedł do narożnika Szar. Już nie krzyczał. Narożnik Owena Becka. Przypominam jego ringowy przydomek. What the heck? Co u licha? Ciosy w tułów, ciosy w plecy, ale przy tych ciosach zostają z tyłu nogi, na te ciosy Szara nie mogą mieć mocy. Piąta runda z zaplanowanych 10, waga ciężka, przypominam, w spodenkach żółtych z zielonymi lampasami Owen Beck z Jamajki, w spodenkach czarnych Manuel Charles z Syrii, mieszkający na stałe w Niemczech. Owen Beck, bardzo długo jego karierę kierował Karl King, syn słynnego Dona Kinga, ale zerwał z nim po przegranej z Wołujewem. Wówczas Owen Beck twierdził, że potrzebuje operacji oka. Zwrócił się do Kinga o pieniądze. King odmówił, zażądał zaświadczenia od lekarza okulisty. Tego zaświadczenia nie dostał. No doszło do kłótni i do rozstania. 33 lata ma Owen Beck, z czego 23 boksuje. Jak wspominał, zaczął boksować mając 10 lat, początkowo z chłopakami z sąsiedztwa. Potem zaczął treningi już takie oficjalne. Dobry refleks Becka. Zupełnie opuszczone rękawice i nie może się Szar zdecydować na atak. Boi się kontry. Doszedł lewy, prosty, ale wspaniale, zamortyzowany odchyleniem głowy. Bardzo elastyczny jest Beck. Precyzyjne były te lewe proste, ale wielkiej krzywdy Beckowi nie wyrządziły. Mocniejszy był ten prawy sierpowy Becka. I atak z góry trafił teraz Becka. No Beck to nie jest bokser zbyt odporny na ciosy. Wspominałem, Wołujew miał go na deskach i w drugiej, i w trzeciej rundzie, nawet w zwycięskich walkach z Polejem i Frankiem był na deskach. Beck potrafi zamortyzować ciosy odchyleniem, ale już jak ciosy mocne dojdą, to wtedy się buja. Make a miss! Make a miss!
i za nami półmetek walki. Narożnik Szara. Die rechte kommt ab und zu mal, aber mach nicht so viel. Weil du siehst, er ist immer irgendwie weg mit dem Kopf dann. Mach's mit der linken, dann steht der Schinken gerade davor. Ja? Cały czas przypominam o Michael Timo zadawanie ciosów lewą ręką, o lewym prostym. Cały czas ma zaczynać lewym prostym. I tak jak teraz widzieliśmy, lewy prosty doszedł, następny i po tych lewych już chwiał się bek. To musiały być mocne ciosy. Ringfreirunde 6. Szósta runda. To jest narożnik Szara. Przepraszam, narożnik Beckett. Beck w żółtych spodenkach. Szar w czarnych. Diamentowy chłopak kontra Codolika. No i what the heck demonstruje naprawdę imponujące rotacje, uniki, balanse ciałem, ale tego lewego sierpowego już nie przewidział. Doszedł do celu. Bardzo mocne ciosy w tył. No ale tam ma taki okład tłuszczu bek, że te uderzenia zostały zamortyzowane. Przytył po tej walce przegranej z Małujewem. Nie wiem, być może nie prowadził się tak jak trzeba. Chociaż czytałem wywiad z nim, gdzie twierdził, że wiele się nauczył z tej walki z Małujewem i użył tam takiego określenia, że rzeczy idą tak, jak zaplanował Bóg. Widocznie Bóg zaplanował dla niego przegraną w tej walce z Wałujewem. No ciekawy jestem, co zaplanował dla niego w tym pojedynku z Szarem. Przekonamy się niedługo. To już szósta runda z zaplanowanych 10. Chyba nokautu tutaj nie będzie. Obaj nie mają zbyt mocnego ciosu, jeżeli cios ma mocny, statystycznie mocniejszy jest cios ma Owen Beck. On wygrał przed czasem 63% pojedynków, natomiast Szar 46%. Doszedł lewy prosty i następny konsekwentnie realizuje taktykę Michaela Tima Szar. Stara się bić lewe proste, a gdy tylko nadarza się okazja, to serię sierpowych. Ale zaczyna ataki lewym prostym i rzeczywiście ta taktyka się sprawdza. Te dwa lewe proste nie doszły, ale widzieliśmy już dziesiątki lewych prostych, które lądowały na szczęce, na twarzy, na czole Becka. Trafił znów Szar. I ta sama uwaga, którą często słyszymy w narożnikach sekundantów.